droga, która umożliwia nam, szanowni państwo, wyjazd z Malich zarówno w stronę Piastowa, jak i w stronę Pruszkowa. Nie tylko tak jak do tej pory w Aleje Jerozolimskie mogliśmy skręcać tylko i wyłącznie w prawo, albo jechać ulicą Sadową. Tak samo ulica Europejska ma takie samo znaczenie jak łącznik dolny z Piastowskiej dla mieszkańców Gąsina i Żbikowa, gdzie rozluźniła ruch przy ulicy Waryńskiego. Parking, parkuj, jedź przy ulicy Sadowej. No w zasadzie jedyne miejsce w okolicach stacji, WKD Tworki, gdzie można było zlokalizować nieduży, bo nieduży, ale bardzo potrzebny parking dla osób korzystających z kolejki WKD. Ulica Bema na Pruszkowskiej Ostoi, mostek na Rzeczyce Utracie, przedłużenie ulicy Lipowej, z tej części Pruszkowa wchodzimy na teren Tworek w okolicach szpitala. I pamiętam, taka mała dygresja, jak w trakcie projektowania i w trakcie wykonania podnosiły się głosy, że jest to za szeroki, za duży, za ciężki most. Natomiast, szanowni państwo, wszyscy wiemy, jak się jedzie na przykład na Tworki albo na Malichy. Musimy najprostszą drogą jechać ulicą Bolesława Prusa, potem Wojska Polskiego i dopiero wjeżdżamy. Natomiast ten mostek wygląda tak, on nie jest dostosowany do przejazdu samochodów. Natomiast w nagłych sytuacjach dojazd karetki, na przykład z ulicy Andrzeja, do tej części miasta dzięki tej inwestycji jest naprawdę skrócony. Służby wiedzą o tym, że w nagłych przypadkach z tego przejazdu mogą korzystać. Jak państwo widzicie, nie ma tutaj żadnych zapór, tam nie ma drogi. To jest tylko ewentualnie do nagłych sytuacji. Miejska pływalnia Kapry po 18 latach funkcjonowania, przeprowadzony gruntowny remont. No nie wchodząc w szczegóły wszystkich sterowników, rzeczy, które znajdują się pod ziemi, to co my odczuwamy i to co my widzimy, szczególnie z czego się cieszą dzieci, to są nowe zjeżdżalnie, które zostały wykonane i służą. Park sensoryczny przy ulicy Wapiennej, dosłownie chwilę, kilka metrów stąd. Kawałek miejskiego terenu, który był niezagospodarowany i to też nie jest przypadek, że ten park sensoryczny powstał tutaj, ponieważ przy ulicy Wapiennej zlokalizowany jest ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci, które, to wiem, bo jestem w kontakcie z panią dyrektor, bardzo chętnie na ten skwer po prostu wychodzą. Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Otraty. Już wspominałem, to jest inwestycja obejmująca ogromną część naszego miasta, bo od początku z granicą gminy Brwinów do granic z Michałowicami. Jeżeli ktoś z państwa nie był, myślę, że tutaj słowa są zbędne. Wystarczy pójść, zobaczyć, jak to miejsce wygląda. Ostatnie weekendy, gdzie były ciepłe dni, pokazywały, ile osób tam rzeczywiście chodzi i z tego korzysta. Z kilku części. Infrastruktura. Co mamy tutaj na myśli? Modernizacja i budowa miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, rowerowej, między innymi ulica Kościuszki, Lalki, 3 Maja, wspólna Brygady Karpackiej, Monte Cassino, Melchiora Wartkowicza, dróg na Ostoi, czy także na Pruszkowskich Malichach, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ulicy Błękitnej. To jest tylko część potrzeb, która została zawarta. Natomiast gotowi jesteśmy ze ZRID-ami, gotowi jesteśmy z projektami dotyczącymi ulicy Kościuszki czy gruntownej rewitalizacji ulicy 3 Maja od kładki, która została wykonana, do ulicy Ciechanowskiej, ponieważ to jest odcinek drogi gminnej. Konsekwentne inwestycje w budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, szczególnie na obszarze Gąsina i Żbikowa. Mamy obszar w okolicach Parku Mazowsze, bardzo mocno rozwijający się, gdzie wiele osób zakupiło działki, prowadzi inwestycje, buduje domy. Tam nie mamy tych sieci.
Ogromna inwestycja już się rozpoczęła w okolicach Jaronia Kowalskiego. Jaronia Kowalskiego będzie taką ulicą, od której będą odchodziły poszczególne sieci na poszczególne ulice. Tam nie ma nic. Tam to zacząłem, tam to trzeba kontynuować. Co więcej, ulica Jaronia Kowalskiego będzie dochodziła w przyszłości do ulicy Żbikowskiej. W drugą stronę będzie przedłużona ulica Europejska, która będzie dochodziła do ulicy Zachodniej. Tamte ulice się będą łączyły. Już wczoraj, uspokajając mieszkańców Żbikowa, Gąsina, nie będzie to droga zbiorcza, tak jak to wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tylko to będzie normalna ulica sześciometrowa z ścieżką rowerową, z chodnikiem, z miejscami parkingowymi w okolicach parku Mazowsza. Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie miasta, w tym parkingów podziemnych przy ulicy Helenowskiej. To nie dotyczy, Szanowni Państwo, mieszkańców okręgu czwartego, mieszkańców osiedla Staszica, gdzie miasto Pruszków w zasadzie nie jest właścicielem żadnych gruntów. Większość ulic, skwerów należy do Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mamy tam jedną perełkę, a mianowicie duży kompleks sportowy przy ulicy Helenowskiej, tak zwane szóstki. I już wiemy i jesteśmy przekonani, że pod tym boiskiem może się znaleźć ogólnodostępny parking, z którego będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy okolicznych bloków, jak i osoby przyjeżdżające do kościoła świętego Józefa, który jest na przeciw. Teren sprzedawany do deweloperowi, to no, my słyszeliśmy jako mieszkańcy, że powstaną bloki, powstanie osiedle przy pałacu, a później pałac zostanie odbudowany, zrewitalizowany i oddany mieszkańcom miasta. Tak to pamiętam, może się mylę, ale tak to pamiętam. Teraz moje pytanie jest, czy ja dobrze pamiętam, czy taka umowa była, czy takiej umowy nie było i tylko nam tak mydlono trochę oczy. I drugie pytanie, myślę, że wszyscy czekamy na zieloną falę przez Pruszków. Robi się wiele, żeby było łatwiej wjechać, a myślę, że ta zielona fala by bardzo pomogła, żeby przejechać. Dziękuję. Odpowiadam. Budowa osiedla przy pałacu na dawnych zakładach porcelitu dosyć odległe czasy. Ja powiem tak. I absolutnie to nie będzie, bo nigdy nie krytykowałem moich poprzedników, bo nie taka jest rola gospodarza miasta. Natomiast takiej umowy nie było, a jeżeli taka umowa nawet była, to ona nie została w żaden sposób zrealizowana. Jeżeli ona by była, to proszę mi wierzyć, że ja bym ją zrealizował. Pałacyk jest nadal w rękach prywatnych i tak jak Państwu wspomniałem, podjąłem rozmowy z właścicielami trzech takich perełek, które znajdują się na terenie naszego miasta. Natomiast to, że mówię głośno o pałacyku Tejfelda, dawny pałacyk, jak Pan słusznie zauważył, fajansów, mogę śmiało mówić, że widzę światełko w tunelu, żeby miasto stało się właścicielem tego zabytkowego obiektu. Co się zaś tyczy zielonej fali, w zasadzie każde nasze wystąpienie do NZDW, które jest kierowane, bo jest to droga wojewódzka, do pewnego momentu zderzało się zawsze z odmową. Ta droga wojewódzka była zawsze w jakiś tak sposób, no nie to, że po macoszemu traktowana, ale zawsze gdzieś tam powoływane statystyki. Ale w końcu, jak doszliśmy do tych statystyk i gdzieś dosyć mocno te rozmowy zacząłem prowadzić, to skutkuje to powstaniem ronda przy zbiegu ulicy Działkowej, dużego ronda turbinowego, który w sposób doskonały usprawni ruch, zarówno wjazd, jak i wyjazd z Pruszkowa od strony Grodziska Mazowieckiego, a także przebudowę drogi skrzyżowania z ulicą Niepodległości. I wiem, ile mi się dostało
za decyzję, której nie wydałem, dokumentu, którego żadnego nie podpisałem, a propos wycinki blip na tym najniebezpieczniejszym skrzyżowaniu w Pruszkowie, ponieważ tak jak wspomniałem, jako prezydent miasta nie mam wpływu na drogi wojewódzkie, nie mam wpływu na drogi powiatowe, tak samo dostaję cięgi za nieodśnieżony na przykład wiadukt, który jest drogą wojewódzką, za nieodśnieżony wiadukt w ciągu Alei Armii Krajowej, która jest drogą powiatową. Niestety, cały czas czekam i powiem Państwu więcej, że w tej kadencji zostałem także gdzieś tam dostrzeżony trochę na zewnątrz, bo dzięki też rekomendacji Rady Miasta znalazłem się w Komisji Równego Traktowania przy Związku Miast Polskich. Ale także jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Prezydentów Miast Polskich, zrzeszających ponad 30 prezydentów różnych miast. I my od samego początku, jak mieliśmy tylko możliwość rozmawiania z kimkolwiek ze władz centralnych, mówimy o tym, że jedno miasto, jeden zarządca dróg.